Po zeszłorocznej przygodzie na grzbietach Tygrysów, przepędzonych po niesamowitych drogach kilku bałkańskich krajów, poczuliśmy podróżniczy niedosyt. Wskoczyliśmy więc ponownie na nasze maszyny i dokończyliśmy objazd fascynujących dzikich rewirów Albanii. Odwiedziliśmy także małe, lecz dumne Kosowo i Macedonię, zwaną Republiką Słońca, by w końcu dotrzeć do najbardziej zadziwiających, malowniczych i nieoczywistych zakątków kontynentalnej Grecji. Droga wycieczko? Zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! Niezwykłe Bałkany Prokopa. Sezon drugi. Kolejny dzień naszej motocyklowej przygody po Grecji rozpoczynamy od relaksującego spaceru wzdłuż rzeki, wypatrując jednocześnie deszczu, który przemieszcza się po okolicy. Dlatego od rana mam na sobie nieprzemakalny strój, dzięki któremu staję się człowiekiem zakreślaczem. A już za chwilę nakreślę wam, gdzie dokładnie jesteśmy. Cóż to jest za niesamowite miejsce, mój mały braciszku, któremu musiałem zabrać okulary, żeby jeszcze lepiej widzieć okolice. Okolica jest cudowna, ale ten most to prawdziwe dzieło sztuki. Most, który zbudowano w 1866 roku nad rzeką Arachtos, który jest symbolem miejscowości Plaka, który zresztą został zgarnięty przez powódź, przez wodę, która zmiotła go jakiś czas temu i został niedawno dopiero odbudowany. A ja się zastanawiam, jaki musiał być stan tej wody, jak musiała to być olbrzymia siła, żeby most, który wisi tak na oko, jakieś 20 metrów nad lustrem wody, po prostu powalić niczym małą, biedną, delikatną gałązkę. To musiały być prawdziwe żywioły, takie jak my. Deszcz nie deszcz, prawdziwi rajderzy nie pękają na robocie. Ruszamy w stronę wybrzeża. Na załączonych obrazkach mokry asfalt nie wygląda szczególnie groźnie, co w rzeczywistości bywa bardzo złudne. Po pierwsze, grecka nawierzchnia w wielu miejscach zbudowana jest z wyjątkowo mało przyczepnej mieszanki, a po drugie, w rejonach, gdzie od dawna nie padało, odrobina wody zmieszana z drogowym brudem zamienia się w ślizgawkę. Systemy kontroli trakcji w naszych motocyklach mają tu sporo roboty, a przy okazji zaczyna dość ostro wiać. Wyjechaliśmy, ale strasznie pizgało po drodze. Jazda po autostradzie nad brzeżem w Grecji nie jest przyjemna. Czujesz się jak łódka targana przez wiatr. Przyjemna jest rybka. Słona, a więc po pierwsze morze jest niedaleko, po drugie struktura kamieni i ich wygląd wskazują na to, że to musi być Zatoka Patraska, bo nigdzie indziej nie ma czegoś takiego. A teraz sprawdźmy, co pływa w tej zatoce, a sprawdzimy to najlepiej na naszym talerzu. Na szczęście w dzisiejszych czasach nieznajomość greckiego nie jest już przeszkodą, nawet w knajpie, gdzie mają tylko lokalne menu. Ciekawi mnie tylko, co ma na myśli translator, podając, że można tu zjeść gambary albo język. Pojedzone, to można jechać dalej. Dziś naszym celem jest mała miejscowość na północnym wybrzeżu Peloponezu, zwana Kokkoni. Dlaczego właśnie tam? Szczerze mówiąc, spodobała nam się rozkosznie brzmiąca nazwa oraz fakt, że znaleźliśmy tam niedrogi hotel w pierwszej linii brzegowej. Na mapie wygląda to więc na pełen sukces i pełen luksus, dlatego już zacieramy rękawice na myśl o beztroskim plażowaniu.
przodu liceum, z tyłu muzeum. To niezbyt eleganckie powiedzenie można by zastosować do miejscowości Kokkoń, w której aktualnie się znajdujemy, nad Zatoką Koryńską, bo przed nami rozpościera się wspaniały szmaragd wody pluskającej o brzeg, w której wyobrażam sobie dziesiątki letników w upalny dzień, którzy piszczą z radości, kiedy fale obmywają ich łydki. Ale za moimi plecami coś znacznie smutniejszego, coś, co przypomina wielkie, mokre oczy spaniela, który wrócił z długiego spaceru. Depresyjny obrazek kurortu przed sezonem, kiedy jeszcze nie ma ludzi, kiedy jeszcze nic się nie dzieje, kiedy słońce jeszcze wzgardziło tym miejscem, a o jego dawnej świetności przypominają tylko do połowy zjedzone przez koryńskie bulteriery flagi różnych krajów, sygnalizujące, że tu też czasami bywają turyści, ale nie dziś. Stojąc tak sobie niczym rodyjski kolos wpatrzony w przestwór morza, zastanawiam się, gdzie podział się mój brat i widzę, że Bebek jest już gotowy, żeby dotrzeć do knajpy, która znajduje się po drugiej stronie tej zatoki, no bo tutaj dookoła nic nie ma, a on już po wielu godzinach jazdy zrobił się dość głodny, no ale powiedział też, że ma dosyć motocykla i musimy się tam dostać w jakiś inny sposób. Jest fajnie! Są bunkry! Co jest, mordo? Chcesz zobaczyć pokój? Dobrze, zapraszam cię serdecznie. Skoro już jesteś, to ci pokażę. Tak wygląda miejsce naszego chwilowego pobytu. Pokój motocyklisty, buciki się suszą, kurteczka się suszy. Widoczek mam ładny. Proszę bardzo. Czuję się nawilżony. Pokażę ci teraz jedną rzecz, która rozwaliła system. Bo oczywiście w hotelach zdarzają się różne patenty. Pokazywałem wam już łazienkę bez zasłony prysznicowej. No kibel na małysza na nikim nie robi wrażenia. Ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Słuchajcie, o, zgasiło się światło. Prysznic, nie? Wszystko ok, jest zasłonka. Teraz wchodzę pod ten prysznic, zasłaniam tą zasłonkę, no i tu zaczyna się kłopot. Bo żeby się tutaj porządnie wykąpać, proszę bardzo, hopsa. Zgadnijcie, co tam się teraz ukrywa. No to muszę się tutaj troszkę nagimnastykować. Wydaje mi się, że chyba mycie głowy będzie wyglądało jakoś tak. Teraz postaram się nie zrobić sobie krzywdy, sięgając po szambon. Ojej. Ale ma to też swoje dobre strony. Można sobie na druciku powiesić suszarkę, czyli słuchawkę, o, w ten sposób. No, polecam pobyt w Kokkoń. Marcin Prokop. Ubrałem się w moją najlepszą zbroję, bo za chwilę przed nami Sparta. Sparta, to brzmi dumnie. Jeśli jednak wyobrażacie sobie antyczną grecką metropolię, powalającą pięknem swych jońskich i doryckich kolumnat oraz starożytnych zabytków, to obawiam się, że możecie być mocno rozczarowani. Sobie jakoś dorobić w podróży. Pieniądze się szybko kończą, a to już nie są te czasy, kiedy się pisze do mamy: mamo, karmią wspaniale, kochane pieniążki, przyślijcie.
człowiek zapracował, teraz odbierze wypłatę. Podobnie zresztą jak w starożytnej Sparcie, tam też nie płacono pieniędzmi, tylko czymś zupełnie innym. Tym czymś były duże i ciężkie żelazne sztabki, zwane obolami. Tak nieporęczne, że na co dzień większość Spartan stosowała barter, czyli wymianę towaru za towar. Ciekawe, ile kus dostałbym wtedy za bebka. Jak sami widzicie, nie kłamałem. Sparta raczej nie grzeszy urodą, ale jest jedno miejsce, które koniecznie trzeba tutaj odwiedzić. Pełen szacunek dla tego zawodnika, czyli dla króla Leonidasa I, władcy Spartan, który wsławił się chociażby bohaterskim dowodzeniem bitwą pod Termopilami, gdzie przez kilka dni zaledwie 300 wojownikami stawiał czoła armii tysięcy Persów. Ostatecznie Spartanie polegli, ale ta historia jest dowodem niesamowitej brawury, poświęcenia i walki do samego końca. I dokładnie dzisiaj, jedząc śniadanie w hotelu Cocconi, przeczytałem historię pewnego brytyjskiego kibica, Chris Knoll. Gość, który ma 58 lat i na meczu swojej ukochanej drużyny sam własnymi pięściami stawiał czoło dziesiątkom kibiców drużyny przeciwnej, którzy chcieli wedrzeć się do sektora rodzin piłkarzy i zrobić im krzywdę. Facet został okrzyknięty bohaterem narodowym, a kiedy go zapytali, jak się z tym czuje, powiedział: ja po prostu nie lubię chuliganów. Siłą Sparty była młodzież wychowywana w bardzo specyficzny sposób, ponieważ już jako siedmiolatkowie Spartanie trafiali do wojska i wychowywani byli przez armię aż do 30 roku życia, kiedy to mogli się ożenić. Ale nie myślcie sobie, że mieli tak łatwo, bo do 60 roku życia mieszkali w wojskowych koszarach, a swoje żony nawiedzali w sekrecie. Musieli się do nich specjalnie skradać, musieli wymykać się z koszarów, żeby móc ze swoimi małżonkami uprawiać, nie słuchajcie teraz chłopcy, wesołe figle-migle. I dzięki temu ich związki cały czas były jak płonąca żagiew, jak rozpalony kominek, jak zapałka podpalająca stos. Może to jest pomysł na to, żeby dzisiaj nie było tyle rozstań, rozwodów, płaczących dzieci, które tracą rodziców. Wiwat sport, wiwat ruch, w zdrowym ciele zdrowy duch. To była dewiza starożytnych Spartan, którzy wychowywali byli w kulcie siły i w kulcie krzepy. A czy naprawdę swoich niepełnosprawnych obywateli spychali ze skały? Zaraz odpowiem wam na to pytanie. Historycy mają na ten temat bardzo różne zdanie. Na pewno Spartanie bardzo cenili siłę fizyczną, krzepę, psychiczną dyscyplinę, posłuszeństwo i wszystkie inne cechy, które pomagały im być w dorosłym życiu znakomitymi wojownikami. Natomiast pewne jest jedno, niczym Szczęsny, broniący karnego przed strzałem Messiego, bronili się przed helotami. Kim byli heloci? Najprościej rzecz ujmując, tym, kim chłopi pańszczyźniani w dawnej Polsce, czyli niewolnikami przywiązanymi do ziemi, pozbawionymi wszelkich praw. A Spartanie tak bardzo obawiali się ich buntu i zbrojnego powstania, że zbroili się nie tylko przeciwko konfrontacji z wrogimi armiami, ale też przeciwko sile tych, którzy własną pracą zbudowali ich dobrobyt. Ze Sparty ruszamy dalej na południe, ciesząc się jazdą po kolejnych górskich serpentynach. W komentarzach pytacie czasem, jak podczas podróży sprawowały się nasze motocykle. Najkrótsza odpowiedź mogłaby brzmieć: nic nam w nich nie przeszkadzało, co w przypadku kilkutygodniowej jazdy po kilka godzin dziennie jest chyba najlepszym komplementem, jakim można obdarzyć maszynę.
zwłaszcza w przypadku jeźdźców mających około 2 metrów wzrostu, którzy każdą ergonomiczną niedogodność są w stanie poczuć dwa razy bardziej. Dzięki przydatnym w dalekich podróżach zbiornikom o pojemności 30 litrów musieliśmy również zatrzymywać się na tankowanie, znacznie rzadziej niż na jedzenie. Grecka sałata z serem feta, do tego frytki, tzatziki. Ja poproszę dorsza jako danie główne i saganaki na przystawkę. Oczywiście saganaki. Bacalao. To po hiszpańsku dorsz. A po grecku dorsz, nie wiemy jak jest, ale dogadujemy się tutaj w wielu językach. Akurat w tej chwili rumuński kelner podał nam to przepyszne danie. Dobre. Człowiek zakreślacz jest gotowy do walki w deszczu, a tam chmura raczej nie wskazuje nam miękką grę. Jedziemy. Ależ tu fantastycznie. Niesamowite miejsce. Jaka pogoda po tej deszczowej jeździe. Nagle chmury się rozstąpiły niczym Morze Czerwone przed Mojżeszem i zobaczyliśmy to, po co tu przyjechaliśmy. Słoneczko. Więc po ciężkiej jeździe czas na mały wypoczynek. Pelopones. Jesteśmy na półwyspie Pelopones. I trafiliśmy do lokacji, która nazywa się Stoupa. Nazwa miejscowości, ale też knajpy, w której siedzimy. Wiem, że to wszystko jest znowu bardzo skomplikowane, ale jak to mówią w Polsce, bottom line jest taki, że jest tutaj przepięknie, w przeciwieństwie do miejscowości Kokkoni, skąd przyjechaliśmy, gdzie było dość smutno i depresyjnie. Nagle zrobiło się dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem greckie wybrzeże, czyli są piękni, wypachnieni, wymanikurowani niemieccy turyści starszej daty. Są też eleganckie kobiety w powłóczystych sukniach i wysokich obcasach. No jesteśmy my, spocona banda motocyklistów z Polski w sile dwóch, którzy dzisiaj spędzą tutaj przesympatyczny wieczór. Gdybyście byli w pobliżu, to serdecznie polecam. Hej Magda, cześć. Jak się masz? A to niespodzianka. Słyszałem, że chcesz wyjść za jakiegoś Greka, to prawda? Tak, tutaj jestem. Ojej, on mówi po polsku. To chciałem wam z serca pobłogosławić, bo ja z kolei zamierzam się oświadczyć Marilenie, którą poznałem właśnie przed chwilą. Bardzo się kochamy i będziemy mieli małe.
Pozdrawiamy was serdecznie. Będziemy pili wasze zdrowie. O, zobaczcie. Proszę bardzo. To za was. Wysyłamy całusy. Pa! Super. Thank you. Okay. Ale jak to? Marielena? Ale mieliśmy plany. Ale miałem niesamowity sen. Ale rzeczy mi się śniły. Słuchajcie, to jest normalnie niezła faza. Śniło mi się, że byliśmy w takiej knajpie, gdzie było mnóstwo Niemców ładnie ubranych. Jedliśmy jakieś niesamowite potrawy, takie w ogóle wypasione. Śniło mi się, że przyszła kelnerka i pomyliła się, że dała inny alkohol niż był zamówiony i potem musieliśmy to wszystko wypić. I jeszcze do tego potem ona przyszła i powiedziała, że jej brat żeni się z Polką z Krakowa. Ja do tej Polki dzwoniłem, ona coś do mnie mówiła. Potem piliśmy ten alkohol, potem coś tam mówiłem i się obudziłem. To przez słońce wszystko. Trzeba uważać, czapkę nosić. Nie wystawiać się tak, bo potem takie głupoty przychodzą do głowy. Dlatego po nadmiernym nasłonecznieniu warto wziąć chłodzący prysznic. Mam to wszystko elegancko rozpykane. To robimy. O, nie robimy. Źródłem niesamowitej radości dla nas, twórców tego programu, są wasze komentarze, które zostawiacie pod filmikami. Oczywiście bardzo uważnie się z nimi zapoznajemy i niektóre z nich są dość absurdalne, ale niektóre no demaskują prawdę na temat tej produkcji. Ostatnio pojawił się komentarz, którego autor nie wiadomo skąd to wie, ale no niestety trafił w dziesiątkę, że tak naprawdę nie jeździmy my z Bebkiem pomiędzy lokacjami na motocyklach, bo nam na to mierne umiejętności nie pozwalają. Mamy do tego specjalnych dublerów, którzy wykonują większość trasy, a my tylko pojawiamy się w momentach największej chwały. No i chcieliśmy wam pokazać naszych dublerów, bo to jest rzeczywiście widok wart uwiecznienia. Secret Project. Skoro już podzieliliśmy się z wami naszymi wstydliwymi tajemnicami, to mogę też z rozpędu dodać, że teksty zapowiedzi pisze mi Karol Strasburger, a kufry w motocyklach są puste, bo wszędzie jeździ za nami specjalny kamper, wyposażony w garderobę, masażystki i prywatnego guru duchowego, który co rano okadza mnie dymem z Palo Santo. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące naszej produkcji, to śmiało walcie w komentarzach. Tymczasem nasi dublerzy zmierzają w kierunku kolejnej niesamowitej atrakcji, jaką są jaskinie Diros, częściowo znajdujące się pod wodą. Według antycznej mitologii to właśnie tutaj miało znajdować się wejście do krainy zmarłych, czyli do Hadesu. Jaszu, jo, Kesher, ja myślę, że lubię. To jest ten moment upokorzenia, kiedy człowiek rozstaje się ze swoją męskością. Nie. Okej. To wygląda, jakby był to początek naszej ostatniej podróży. Jak to mawia Bebek, łódka Siddharty, która zabierze nas na drugą stronę czegokolwiek. Oby to cokolwiek było warte naszych wysiłków. Jejku, jejku, co to się dzieje? Czy to Charon, który wiezie nas na drugą stronę Styxu? Żebym nie dostał stalaktytem w głowę tylko. Czuję się, jakbym się rodził na nowo. Tak to musiało wyglądać, moja pierwsza droga na ten świat.
Nasz przewodnik płynie w milczeniu, nie udzielając nam zbyt wielu informacji na temat oglądanych jaskiń. Może nie chce nas przestraszyć, na przykład informacją, że w najgłębszym miejscu woda ma tu nawet 80 metrów głębokości. Podróżujemy teraz jelitem pradawnego potwora, by wydostać się na zewnątrz. Widzę już światło na końcu tego tunelu. Proszę pana, proszę się pochylić. Niech się pan schyli. Mówi się, że nieważna jest zewnętrzna fasada. Liczy się to, co we wnętrzu. Tak też można powiedzieć o naszej matce ziemi. Piękna na zewnątrz, w środku też nie najgorsza. Mister, get down. Tylko jedno słowo przychodzi na myśl. Co cyki? Nie jest to atrakcja dla ludzi, którzy cierpią na klaustrofobię. Fajne było to doświadczenie. Jak będziecie w okolicy, to polecam. Kompletne odrealnienie na kilkanaście minut. Pływanie w trzewiach ziemi. Coś, czego się nie spodziewałem. To zupełnie inna jaskinia niż ta zeszłoroczna, w której zostawiliśmy Bebka. Tym razem Bebek też się na moment gdzieś zawieruszył. Okazało się, że zostawił w jaskini okulary i musiał po nie wrócić, a że ich przez chwilę nie miał, to pojechał w złe miejsce. Chciałoby się jednak powiedzieć filozoficznie, że w Grecji nie ma złych miejsc. Gdziekolwiek się człowiek obejrzy, jego zmysły atakują tysiące bodźców, widoków, smaków i zapachów. Dlatego przez następnych kilka dni postanowiliśmy zostać na półwyspie Peloponez, zjeżdżając go wzdłuż i wszerz. Często drogami, na których przez wiele kilometrów jedynymi pojazdami były nasze motocykle. Dochodziło też do komicznych pomyłek, na przykład wydawało nam się, że jesteśmy na plaży Glifada, bo tak nazywała się lokalna knajpa, podczas gdy w rzeczywistości wylądowaliśmy w zupełnie innym miejscu. Ale o tym będzie już w następnym odcinku. W następnym odcinku będzie też o wizycie w zjawiskowej Perle Peloponezu, czyli miasteczku Monemvasia. O ukrytych przed wzrokiem masowych turystów lokalnych perełkach, gdzie życie płynie wolniej. Oraz o starożytnym Koryncie i jego słynnych córach. Get up on your feet, this is a shakedown. Just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.